Dobra, moi drodzy, kończymy przerwę. I szybko wysyłamy, tak, zajmiemy kolejne miejsce na Marsie. Tak, żeby zabezpieczyć kolejne kluczowe zasoby, zanim zrobi to sztuczna inteligencja. O kurde, to... Dobra, weźmy to. Bo tu jest tylko minimalnie mniej wody, ale dużo więcej materiałów rozszczepialnych. Czyli... Acidalia planitia. Tylko 5 boostu. Tak. Tak, tylko jeżeli to już wyląduje, to koszt, tak, to będzie miało koszty utrzymania. Ja tu mam obawy, czy za szybko tego nie robię, ale to tak, to tylko dlatego, że ja nie mam doświadczenia. Okej, czy ja znowu źle kliknąłem? Co Rechenek robi w Indonezji? A, on śledził chyba wrogiego... Okej, wrogiego agenta chciał namierzyć. Dobra, czyli działamy dalej. Czyli... Okej. Czechy wchłonąć i zobaczymy, czy możemy wypowiedzieć wojnę, ale chyba musimy odczekać znowu ileś tam dni. Czyli Rechenek ustanów politykę. Time to make our move. What's the op? A, chcemy... Okej, Norwegię chcemy też zaprosić do Unii. I Szwecję w sumie też. A nie, muszę poczekać. 161, 146, okej. Holandia, tu też mamy ten... Tak, w Holandii mamy... Do 2026 też musimy czekać. Czyli co teraz? Okej, wciąż na styk pojemność administracyjna. Okej, Austria jeszcze nie wyszła z Unii. Czyli chyba walniemy Austrię. Zabezpiecz interesy w Bośni. Amelis. Protecting our interests. Ready. Zgarnijmy Austrię. Czyli Kubin. Acknowledged. Osłabienie wpływów. Nie robię za szybko, mam 700 godzin w tej grze. Okej. Dobra. I Arnulfo, co może zrobić? Ach, kurde. Okej, chcemy też poprawić. Okej, Jarechenka chyba zwolnię niestety. I weźmiemy chyba naukowca. Właśnie nie wiem, czy ja już potrzebuję naukowca, czy jeszcze nie. Tego właśnie nie wiem do końca. Dobra, zainspiruj Kubino. I'll make sure they're on our side. A ty zainspiruj Rechenka. Okej, okay, ozdoba dużo większe szanse na... Dużo większe szanse na inspirację. Okej, okay, to tyle. Dobra, mam 5,4 boostu. Ale nie, na razie nic nowego nie budujemy. Zbieramy boost. Tak, czekamy na te technologię orbitali. Wtedy ulepszamy stację Azazel. Kronulus! Wielkie dzięki za przedłużenie suba. A nie, za suba 5... Tak, przedłużenie suba 5 miesięcy. Super gra, jestem ciekaw, jak będzie później. Pozdrawiam. Wielkie dzięki. No później będzie bardzo skomplikowanie i... Coś a la Expanse, jakieś bitwy kosmiczne. Manewry orbitalne z dużym wyprzedzeniem, czyli tak... Dużo strategii powinno być na banki. Okej, dobra, czyli chyba nic nowego nie buduję. Też pytanie, czy warto zbudować kolejną stację? Bo ja tu myślę tak na podstawie mojej wiedzy, że tak powiem. To, co miałoby sens, to... Stacja kosmiczna, gdzieś powiedzmy w punkcie Lagrange, pomiędzy Księżycem a Ziemią. Jeżeli chodzi o taki, nie wiem, port kosmiczny do... Tak, brania materiałów z Księżyca i tankowania tutaj i wysyłania statków gdzieś dalej. To jest dużo bardziej efektywne jako taki port kosmiczny niż stacja na niskiej orbicie Ziemi. Tylko pytanie, czy ta gra to symuluje? Nie wiem, czy właśnie... Tak, nie wiem, czy gra to symuluje i warto budować gdzieś
na wyższej orbicie stację kosmiczną właśnie? To jest dobre pytanie. Tak, ale stacje na niskiej orbicie z kolei dają bonusy na Ziemi, nie? Nie symuluję. Aha. Może zbudujemy kolejną stację na niskiej orbicie w takim razie. To tylko dla floty wojennej, a. Czyli na razie chyba nie ma co o tym myśleć. Ursa Prime, wielkie dzięki za donację. Oglądam ciebie od dwóch miesięcy na Twitchu, staram się być na streamach, ale niestety praca. PS, dobra placówka jest na Olympus Mons, najwyższym wzniesieniem w całym Układzie Słonecznym. A tak, to znam. Właśnie zobaczmy, co tam ciekawego jest. Tak, to wielkości Polski jest chyba ten. Zresztą powinniśmy go móc zobaczyć. To jest chyba. Tak. Nie ma rewelacyjnych zasobów, ale tak jak mówię, tu się chyba zawsze w każdej rozgrywce inaczej losują te zasoby. Kurde, kusimy, żeby zbudować drugą stację kosmiczną, bo coś mi mówi, że będziemy chcieli dużo budować tych laboratoriów ogólnie i być może też inne moduły. I na stacji Azazel to może tego nie pomieścić. Teoretycznie, gdybym chciał tego dokonać. Czyli tak, ja mam... Stacja Azazel jest na orbicie 1000 km. Tylko żeby były bonusy do planety, to musi być to interfejs chyba, nie? Tak, tak. O, to jest niebezpieczna chmura odłamków. Muszę pytanie, czy mogę drugą stację zrobić na tym samym? Mogę. Tylko 1,5 boostu. Właśnie nie wiem, czy jest jakaś przewaga, że na niskiej orbicie. To chyba tylko taniej troszkę, jeżeli chodzi o... A nie, to bez znaczenia. Dobra, zbudujmy drugą stację na niskiej orbicie, chyba. Tak, bo te wyższe orbity, one będą miały... Tak, ja podejrzewam, że gra to symuluje. To będzie miało znaczenie, jeżeli będziemy mieli floty, okręty wojenne i będziemy chcieli wysyłać je z Ziemi gdzieś indziej. To będzie dużo taniej niż z niskiej orbity. Bo tu jest tak głęboko w studni grawitacyjnej, czyli dużo więcej delta V potrzeba. Na razie jesteśmy chyba daleko od tego. Zbudujmy drugą stację na niskiej orbicie drugiej, czyli na 1000 km. Okej. Okej, druga stacja. Nazwijmy ją, wylosujmy nazwę. To będzie stacja... Hekeze! Kurde, jak to się pisze? Hekeze... BB2. Kurde. Mogę zrobić kopię i wklej? Mam nadzieję, że mogę zrobić kopię i wklej. Mogę. Okay. Dobra, stacja Hekeze. Nie wiem, co z nią będziemy robić. Najpierw musimy zbudować ten rdzeń. Jest ta druga baza na Marsie? A, właśnie nie wiem, czy... Zobacz, potwierdźmy to. Tak, budują się dwie bazy na Marsie. Tak. Okej, okay, dobra, ja już wydałem agentom rozkazy w tej turze? Chyba tak, nie? Okej. Okay. I don't think I changed their mind. Kurde, znowu te... O, znowu. Okej. Okay. Nie. A, nie, okej, okay, dobra. Okej. Okay. Myślałem, że to Kubinowi dałem misję inspiracji, ale nie, to Arnulfo się nie udało, dobra. Ale udało się ozdobie. Making things safe for our people. Bronimy interesów tutaj dobrze.
I świetnie, okej, wgryzamy się do Austrii, doskonale. Kubin nie zawodzi. Mission complete. Okej, teraz tak. Okej, tak, Holandia z powrotem do Unii. Bo wojny... O, mogę! Okej, dobra, wojnę! Walnijmy wojnę. Czyli nie ma tutaj tego... cooldowna. Okej, atakujemy, znaczy misja pokojowa. Wybocznie. O, achievement, pierwszy raz. Zmanipulowałem państwa, żeby walczyły pomiędzy sobą. Okej, okay. Unia Europejska prosi Niemcy, żeby dołączyły do ataku, tak? Wojna! Okej, okay, czyli co? Prawym przyciskiem i tyle, no. Okej, okay, 10. Dywizja Pancerna Niemiec do ataku. Okej, okay, co my tu mamy? Deploy Army? Deploy Armies? Army go home? A, okej, okay, deploy army po prostu. Dobra, 16. Dywizja zmechanizowana to chyba Polska. Do ataku? Tak, to Polska. Zresztą tu są armii. Okej, okay, tu francuska dywizja do ataku. Okej, okay, czemu nie działa? Deploy army. Deploy army. Tu. Deploy army, okej. Okay. I... Kurde, ale to jest nieczytelne. Czemu nie mogę prawym przyciskiem kliknąć po prostu? Dobra, deploy army, tu. Deploy... Co? O, teraz działa. Wow, okej, okay, to jest fatalne. I ta też nie została wysłana. Została wysłana czy nie? Bo tu nie widzę ikony. Deploy army, kliknij tu, deploy army. Dobra, chyba tak, wszystkie trzy armie ruszają do ataku. Okej. Okej. Dobra. Czyli... Jak teraz mierzyć zobaczyć co się dzieje i mierzyć progres? Okej, okay, jedna nasza dywizja ma 4000 ataku, 3500 jest obrony. Okej, okay, czyli mamy miażdżącą przewagę liczebną, mamy 3 dywizje o sile 4000, a oni mają 3000 obrony, czyli to jest... Okej, okay, czyli kwestia czasu, czekamy tylko aż ich pobiją. Po prawej na dole Occupy. A, jest, okupiony Richard, ok. Dobra. Niepokoje w Bośni i Hercegowinie. Tak, bo wojna jest. Dobra, czyli co robimy teraz? Kubin kontynuuje robotę w Austrii oczywiście, czyli czysto. Okej, okay, z łatwością to zgarniemy. Teraz tak, chcemy także Kubina zainspirować, bo jego lojalność chyba nie jest rewelacyjna po tamtym zgrzycie, czyli zainspiruj Kubina. Okej, okay, duże szanse na sukces. Ty zidentyfikuj tego agenta jakiegoś. Tracking target. Ready for orders. O, Xenoflora. Okej, okay, Ameisa z Gromem i Delta Force wysyłamy do Xining. Wypalać ogniem obce formy życia. Okej, okay, i wreszcie Arnulfo. Nigdzie nie musimy chyba zabezpieczać interesów w tej chwili.
czyli zrób misję doradczą. Lending my expertise. Okej. Offering assistance. Im więcej mam punktów misji i punktów kontroli państwa, tym bardziej inne frakcje cię nie lubią i biorą cię na cel. Ucieka ci okienko paktu o nieagresji z Exodusem, silną frakcją, która mocno inwestuje w kosmos. Czyli co, sugeruje, żeby wziąć z nimi pakt o nieagresji? O, Exodus już ma tą bazę na Marsie. Szejkowie arabscy. Okej, okay, czyli oficjalnie ludzie są na Marsie. W tej chwili jako pierwsi. To daj Holandię. Nie mogę, muszę czekać na cooldown. Holandia będzie... ...16 maja 2026. Okej, mamy panele słoneczne na stacji Kairkus. A, i budujemy to, okej, czyli będzie energia, kiedy zbudujemy już to. Czyli spoko. Na stacji Azazel zbudowaliśmy panele słoneczne, ale nic więcej na razie nie mogę tu zrobić. Czekamy na te orbitale. Okej. Okej, okay, pytanie co do bazy Roy du Soleil. Mamy tutaj jeszcze wolny slot. Możemy tu coś zbudować, może jakieś laboratorium badawcze? Mamy 5 energii, czyli możemy coś tu wsadzić. Tylko właśnie nie wiem, czy się opłaca, bo to chyba nie będzie dawało bonusów. Tak, musi być moduł na niskiej orbicie, żeby dawać ten plus 3 bonus na planecie. Czyli czyli laboratorium badawcze tu, na Księżycu, da jedynie punkty nauki i zniżkę do tej poddziedziny, ale bez tego bonusa na planecie. Czyli chyba nie warto tu budować w takim razie stacji? Znaczy... Tak, modułów badawczych? Nie, no to wychodzi, nie? Że się nie opłaca. Lepiej jest budować... Tak, okej, dobra, nie będę tu budował. Czyli nic więcej nie robimy, jedynie tu wydobywamy. Okej, jak tam progres tej wojny? Ile to potrwa? O, okej, chyba w połowie już kontrolujemy. Tak, 41%, okej. Surveillance complete. Okej, agent egzekutywy. O! A i co już? Wchłonąłem to? Nie ma żadnych negocjacji, nie? Jest! Podbiliśmy! Okej, błyskawicznie to było. Wjechaliśmy tylko i tyle. Dobra. Okej, wyślij te armię do rodzimych regionów chyba. Czyli tu jest chyba taki rozkaz, nie? Army go home. Army go home. O, dobra. Jadą do... Nie, ta kurde nie jedzie. Co jest grane? Okej, ta powinna jechać do Francji. Go home. Ta do Warszawy. A ta do Niemiec. Dobra, okej. Okay. Pamiętaj, że musimy zabić agenta obcych, ale jeszcze nie wykryłem żadnego. Ja co jakiś czas staram się wykrywać nowych agentów
agenta obcych jeszcze nie wykryliśmy. Score one for the good guys. Świetnie. Xenoflora wypalona. Our people have taken control. I budujemy kontrolę w Austrii. Doskonale. Czyli za chwilę to powtórzymy. Okej. Okay. Nowe organizacje, za chwilę zobaczymy. Ok, Rumunia wychodzi z Unii Europejskiej. Dobra, czyli co robimy teraz? Kubin oczywiście pracuje tu. Dalej nad Austrią, czyli... A, mógłby nawet czystkę walnąć od razu, bez osłabienia. W sumie czemu nie? 30... Tak, wydajmy. Troszkę to przyspieszymy. Przynajmniej. Rechenek, zidentyfikuj tego agenta, który tu bezczelnie we Francji przebywa. A my zabezpiecz... A, jeszcze więcej ksenoflory w Teheranie. Ready for my mission. Okej, okay. Arnulfo, zabezpiecz interesy w tym punkcie, który mamy w Austrii. Securing our control. Czechy chyba możemy wchłonąć. Tak, wchłaniamy Czechy. Czyli zostaje nam tylko zdoba, która ustanowi politykę Francji. On my way to the capital. Okej. Dobra, te rzeczy budujemy, stację Hekezy, wydobycie na stacji Kajetus na Księżycu. Okej. Okay. Czyli to chyba wszystko. Kiedy technologie nam wpadną? Okej, okay, orbitale będą we wrześniu. Coś tak czuję, że ten naukowiec by się przydał, cholera. Ale może lepiej poczekać trochę? Tak, bo tu pewnie przyjdzie taki moment, że już będziemy mieli tą Unię zjednoczoną i wtedy nie będziemy potrzebowali tylu agentów, powiedzmy. Więc może jeszcze poczekajmy z rekrutacją tego naukowca. Protecting our interests. A, i zobaczmy organizację. I doświadczenie. Porima Technologies. Okej, generuje odrobinę wpływów i plus jedna zębatka. Plus jedna zębatka to chyba symbolizuje... A właśnie, jak zdobyć to? Zbuduj moduł w jednym z habitatów, który zapewnia projekt inżynieryjny. Można jeszcze jednego agenta posiadać, ale to nie jest taki typowy agent, tylko to jest ten... A, jest! Kurde, Okej, ja chcę covert operations, jak to... Okej, chcę covert operations jak najszybciej. Czy to jest do wyboru na tym etapie? Nie. Czyli zobaczmy w drzewku. Covert Operations. Okej, to jest część jakiej technologii? Okej, o ile się nie mylę, to... Czekamy, aż to się odblokuje po prostu. Mamy chyba opracowaną technologię, z której to pochodzi. Jeżeli dobrze to inter... A nie. Tego czerwonego nie mamy. Które to jest? Szyfrowanie kwantowe. Okej, czyli chyba poczekamy jeszcze na to trochę. A to jest skąd? Komputery kwantowe, cyber... Okej. Okej, dobra, poczekamy na to dość długo jeszcze. Okej, stacja Hekezy. Zabierzmy się za jej rozbudowę. Jak tam boost? 9. Teraz mamy chyba tak, taniej możemy tutaj budować. Dzięki temu, że wydobywamy surowce na Księżycu. Jeszcze nie gazy i nie materiały rozszczepialne, ale już niedługo. Dobra, czyli zbudujmy tu oczywiście panele słoneczne na początek.
Kurde, ale różnica, tak, z Ziemi kosztuje 1,5 boostu, z Księżyca 0,38. Dawaj. I może od razu walniemy tu laboratoria, tylko właśnie pytanie, czy... Ja chyba zbuduję tutaj dwa laboratoria energetyczne. Tak, żeby mieć na Ziemi bonus do boostu. Czyli powiedzmy, że testujemy tutaj jakieś nowe, poprawione silniki rakietowe i dzięki temu rakiety będą bardziej efektywne. Będziemy mieli więcej Delta V. Tak, zbudujmy tutaj parę tych laboratoriów. No kurde, teraz to możemy budować. Chwila, to zużywa więcej energii? Czy dostaje ostrzeżenie? Energy Lab. A, 7! 7, czyli musiałbym kolejny panel słoneczny. Dobra, dawaj. Tak, bo panel słoneczny generuje tylko 10, czyli... Tak, i kolejny energetyczny. Okej. Okay. Biorą więcej energii, tak, tak, zauważyłem. Po zbudowaniu tej stacji powinienem ją ignorować do końca rozgrywki. A, bo Hekezy. Tak. Ale nie, ja czytam czasami to, co tam Hekezy wypisuje. Dobra, to chyba wszystko. Tak, stacja Azazel, tak czy inaczej czekamy na... Austria uruchomiła program kosmiczny, wystrzeliwując małą satelitę na orbitę. Świetnie. Dobra robota protektoratu, bo my za chwilę przejmiemy ten program kosmiczny, tak naprawdę. Ale właśnie, co do stacji Azazel, ja... A, już zrobiłem to, okej, okay, tak, bo tu będziemy potrzebowali potem więcej energii. Czyli to już jest zrobione. Jak tam sytuacja z boostem? Tak, bo im więcej budujemy rzeczy, tym więcej wydajemy na utrzymanie. Ale to jest bardzo mało wydajemy na utrzymanie, czyli spoko. Tracking failed. Okej, nie udało się tu niestety. Okej, zobaczmy jeszcze raz. Okej, Kubin ma... Dajmy mu administrację, będzie miał 3 wolne sloty i być może coś ciekawego się trafi. Australian Signals Directorate. A, to było dla niego dobre, tylko jedna gwiazdka, ale zwiększy mu dochodzenie jeszcze bardziej do 20. I szpiegostwo 1-18. Triangulum Foundation. Okej, okay, punkty nauki i zniżka do jednej z poddziedzin i plus 10 do technologii energetycznych. Okej, okay, to nawet chyba bym chciał. Okej, okay, chyba bym chciał. I jeszcze mamy to, Cassiopeia Investigations. To więcej szpiegostwa, więcej punktów. Okej, okay, nie potrzebuję punktów operacyjnych. Tak naprawdę też Atlas Interactive mamy. To nie jest rewelacyjne. W sumie też jest z Australii, to nawet pasuje do niego. A, i to jest tylko dla postaci, które są z Australii, czyli to jest unikatowe dla niego. Ja chyba mu to dam. A, tylko że płacę 100 wpływów, cholera. Dobra, dawaj. Niech stanie się tak jeszcze lepszym szpiegiem. Ma tylko jeden wolny slot. Arnulfo. Czy dalej mu pompować administrację? Chyba tak. Okej, okay, dobra, ja wezmę to Triangulum Foundation tymczasowo Kubinowi, a potem tak, to przeniesiemy. Być może, jeżeli będziemy mieli naukowca. Chociaż nie, tylko on będzie mógł tego używać. Ale dobra, dawaj. Weźmy to też. Mission complete. Okej, okay, co tu chcieliśmy robić? Czechy, nie? Okej. Okay. Austria wyszła z inicjatywy. Kurde! No tak, sztuczna inteligencja. To ma sens. To
tak? Czują, że tracą kontrolę i wychodzą z Unii. To ma sens. Jest upierdliwe, ale... Unable to destroy target. O, nie udało się zniszczyć ksenofory. Home is wherever you lay your head, it is said. If only this were true. Home, as far too many of us know, is only where no one is trying to destroy all that you hold dear. Commissioner Kiran Banerjee to the BBC. Okej, okay, mamy także habitaty osadnicze, czyli to jest, podejrzewam, lepsza wersja tak, tych posterunków na powierzchni innych ciał niebieskich, czyli odpowiednich tych orbitali, drugi tier, że tak powiem. Okej, okay, i inicjatywa tutaj największy wkład miała, uprzemysłowienie kosmosu to jest kolejna rzecz, którą wybrali. To co, misja pokojowa w Austrii? Troszkę za dużo mają sojuszy, to było upierdliwe chyba. Nie, poza tym to jest dość prosperujący kraj. Tak więc... A wojna może tutaj wyrządzić pewne szkody. We've removed some threats. Kurde, i patrzcie, zrobili to dosłownie ostatni podpis, nie, kanclerz jest Austrii, nie? Chyba. Ostatnie, co zrobił, kurde, kanclerz, zanim go wykopaliśmy. Wyszedł z Unii, cholera. Tak, mam już całkowitą kontrolę. Okej, okay, dobra, czyli co robimy teraz? Zabezpieczyć interesy tu, a my i są będzie najlepsze do tego. Zabezpieczyć interesy w Austrii. Securing our interests. Ready to go. Okej, teraz do końca nie jestem pewny, czy ten cooldown działa odnośnie zaproszenia teraz Austrii z powrotem, ale chyba tak, chyba muszę czekać. Tak, bo to jest trochę kurde mylące. Czy są w Bośni jakieś niepokoje? Nie, bo Bośni nie ma. Bośnia to jest część wielkiego bloba. A więc Unii Europejskiej. Okej, okay, co robimy teraz? Właśnie, zobaczmy też porównanie. Jestem ciekaw, jak ta Unia, która się troszkę powiększyła, głównie kosztem Europy Środkowo-Wschodniej, ale jestem ciekaw, jak się prezentuje w rankingu teraz. Krajów. No więc zobaczmy punkty inwestycyjne na trzecim miejscu. Tak? Tak, okej, na trzecim miejscu. Funduszy generuje najwięcej. Boost. O, to mi się podoba. Kazachstan i Unia Europejska na pierwszym miejscu. Tylko tu nam troszkę spadło, bo dajemy ten boost Niemcom. Tak, część boostu Unii Europejskiej dajemy Niemcom niestety. Czyli mamy też to, co Niemcy mają, 1,5. Czyli jesteśmy definitywnie... Tak, chyba na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o boost. Okej, okay, misja kontroli tak samo, nauka. Okej, okay, tu jesteśmy na trzecim miejscu. O, i projekt Exodus cholera kontroluje całe Stany, czyli oni mają dużo nauki na pewno, na bank. Ale... A nie, bo jeszcze mamy Niemcy. Mamy jeszcze Niemcy. Trzeba Niemcy dodać do tego. Zobaczmy też, tak, co jakiś czas ja chcę sprawdzić, jak sobie radzimy względem innych frakcji. Czy jesteśmy w tyłu z czymś? Okej, okay, fundusze generujemy 10. Okej, okay, co mogłoby być lepiej trochę? Wpływy 1,8. A, słabo. Mało wpływów mamy. Punkty operacyjne. Mamy najwięcej. Boost. Mamy najwięcej. Projekt Exodus na drugim miejscu. Okej, okay. Nauka. A, mamy najwięcej nauki. Generujemy najwięcej nauki. Okej, okay. Czyli chyba idzie dobrze. Chyba jest całkiem spoko. Chyba jest... Źle patrzę? Na co źle patrzę? A! A tak, o kurde, tak, ja porównywałem z Humanity First. Tu musimy spojrzeć.
Okej, jeszcze raz. Generujemy 12, czyli moglibyśmy troszkę więcej funduszy generować, są bogatsze frakcje. Wpływów generujemy 3, co jest dobre, okej. Nie jest źle. Punkty operacyjne 0,58. Oni mają dokładnie tyle samo. Boost 0,19. A, okej, czyli jesteśmy na pierwszym miejscu z boostem, ale ludzkość przede wszystkim jest na drugim miejscu. Oni, tak, Rosję, z Rosji chyba głównie to mają. I nauka, okej, nawet jeszcze lepiej. No, czyli ludzkość przede wszystkim jest też dość potężna. To nawet dobrze, w sumie. Mamy podobny cel, tylko innymi środkami chcemy go osiągnąć. Dobra, co robimy dalej? Arnulfo, jak sytuacja w Unii się prezentuje, bo tu... Tak, mieliśmy tą integrację i tak dalej. Chyba wszystko dobrze? Nie, okej, niepokoje troszkę rosną. Troszkę nastroje można by być może poprawić. Ale popracujmy jeszcze troszkę nad lojalnością. Czyli spróbuj poprawić lojalność Rechenka, powiedzmy. I'll ensure their loyalty. Reporting in. Ozdoba, popraw jeszcze raz lojalność Kubina. I'll speak with them. Standing by for okay, Amaze będzie gwarantował wpływy tu, czyli Kubin niech zidentyfikuje tego agenta, bo też chcemy w końcu odkryć agenta obcych. Surveilling target. Standing by for tak, bo na ziemi są obcy jako agenci. Jakoś się maskują. Chcemy ich wykryć. Okej, okay, Rechenek co ma robić? Kazachstan, zobaczmy. Okej, okay, nawet nie jest źle, może zbuduj to poparcie trochę, bo jest słabe. Making our case. Może Irlandię dodamy? Też można by. Tak, być może po tak, Austrię mamy, być może zgranimy Irlandię. Mhm. Jest w Unii cały czas. Ale też mogą w ostatniej chwili wyjść. Okej, kiedy będziemy mieli te orbitale? Okej, jeszcze trochę. I believe they'll stay loyal to the cause. Okej, udało się. Udały się misje inspiracyjne, doskonale. Także obrona interesów. Okej, okay, wydobywamy więcej materiałów, czyli będziemy wydobywać też... zobaczmy. Wydobywamy? Na razie nie pokazuję. Tak, za chwilę powinniśmy wydobywać. Czyli gazy i materiały rozszczepialne także oraz więcej metali. Spoko. Person of interest surveilled. Agent inicjatywy, dobra. Jak tam zobaczmy też sytuacja. Protektorat ma Indie. Chin, nikt się nie wgryzł do Chin. Japonia, słudzy i akademia. Brazylia, projekt Exodus i Protektorat, Stany, akademia, zdecydowanie. Okej. Okay. Public sentiment is increasingly with us. O, chyba Ukraina przegrywa. Okay, ludzkość przede wszystkim dopiero teraz wystrzeliwuje sondę na Ceresa. Okej, okay, trzeba odnowić obronę interesów w Niemczech i Kazachstanie. Czyli Amaze, obroń interesy w Kazachstanie. Arnulfo, obroń interesy w Niemczech. Securing our control. Where to? Okej, ozdobę na chwilę wyślę. Do ustanowienia interesów. Ja chcę, tak, chcę zobaczyć, czy nie... Czy przypadkiem... Kogoś moglibyśmy zaprosić. I walnijmy tą Irlandię. Tak, Kubin, zobaczymy, jak sobie poradzi po raz kolejny.
Ok, 42% na osłabienie, a na czystkę tylko 6, czyli osłabiamy najpierw na bank. Wydaj troszkę... O kurde, nie mam wpływów. A, obrona interesów tyle kosztowała, cholera. Dobra, spróbuj. 64% szans. Rechenek. Ustabilizuj sytuację w Kazachstanie w tej chwili. We'll turn down the heat. Mogę wejść do wojny? A chyba nie chcę kombinować. Chyba nie chcę kombinować. Rosja ogólnie... A. Tak, tak do końca sobie nie radzi. Ma strasznie uszkodzone armię. Securing our interests. Mosiek, dzięki za przedrzuceniem 14 miesięcy. Super seria. Zaskakuje. A, cieszę się, że się podoba. Nie mam flory do rozwalenia, a możliwe, że mam. Ale obrona interesów jest ważniejsza. Obrona interesów ważniejsza. Okej, okay, czyli zobaczmy, czy nasz stacja Hekezy już działa. Okej, wszystko jest zbudowane. Czyli generujemy troszkę więcej punktów nauki. Mamy także bonus do tej dziedziny tu. Tej, nie? O, 25% w tej chwili, czyli spoko. I mamy także bonus do boostu. Będziemy generować więcej boostu. Czyli świetnie. Badaj teren tam, gdzie flora. Większe szanse na agenta obcych. A, to jest dobra sugestia, bo ta flora cały czas występuje w tych miejscach, w których się kiedyś tam rozbili obcy. Things are cooling off. Czyli może faktycznie wyśle tam agenta. Okej. Okay. Sytuacja ustabilizowana. A, nie udało się osłabić wpływów. Ja może nawet Kubina wyślę do, tak, badania tych miejsc. Tamtych miejsc. O, mogę jednak Holandię zaprosić. Tak, te cooldowny są troszkę... Ale nie mogę Austrii. Okej, okay, czyli o ile się nie mylę... Ten... Okej, okay, mamy orbitale, doskonale. Za chwilę zobaczymy. A, musimy wybrać coś nowego. Okej, okay, co byśmy chcieli teraz? Kolejny typ laboratoriów? Wiecie co, weźmy zawczasu ten reaktor. Jeżeli będziemy tak... chcieli rozbudowywać bazę na Marsie, to chcemy to mieć. Mamy w tej chwili bonus do tej kategorii. Mamy laboratoria energetyczne na orbicie w stacji Hekeze. Czyli chyba dość szybko możemy to opracować. Walnijmy to. Okej, czyli ten cooldown dotyczy tylko aneksji. Nie. Okej, ten cooldown dotyczy tylko zaproszenia do Unii. A ten cooldown dotyczy aneksji. Tak, na to by chodzi. Okej. Zjednoczone Królestwo prosi sojusznika Unię Europejską, aby dołączyć się do wojny z Libanem. Co jest grane? Co to za losowa wojna? Chyba odmówię. Niemcy też odmówią. Okej. Okay. Wielka Brytania pod kontrolą sługów wypowiada wojnę Libanowi. Z jakiej paki oni mają roszczenia na Liban? Czy to Izrael też bierze udział w tym? Nie. Oni mają roszczenia na Liban? Okej, okay, nie mam pojęcia, co to dziwna wojna.
Austria nie dołączy do Unii, bo jest neutralna od 1955. Ale to NATO i Unia to nie jest to samo. Nie, ja będę mógł zaanektować chyba... Zobaczmy, czy mam roszczenia na Austrię. Czy to będzie Wiedeń? Okej, to nie jest kurde alfabetycznie. Jest, mamy roszczenia na Wiedeń. To mi spokojnie. Okej, dobra, zrobimy teraz. Czyli tak, chcemy zbadać, tylko już nie pamiętam, które to były miejsca, gdzie była ta ksenoflora, cholera. Okej, tu nam pokazuje. W Teheranie. Okej, ja wyślę naszego najlepszego agenta, Kubina. Reporting in. Zbadaj Teheran. To jest ta misja, czy to jest ta misja? Nie, to jest ta misja, no. Survey location. Okay, nie ma, że są jakieś szanse na sukces. I wiem, że tu gdzieś też była ksenoflora, ale nie pamiętam, które to było miejsce. Tak, nie pamiętam, które to było dokładnie miejsce. Dobra, co robi, co reszta ma robić? Acknowledged. Arnulfo zainspiru, znaczy misja doradcza w Unii Europejskiej? Offering counsel. Standing by for orders. O, a tu Brytyjczycy. Przez Francję jadą. Okej, jak tam poparcie się kształtuje w tej chwili? W sumie, bo zbieramy troszkę wpływy, żeby potem Irlandię zgarnąć. Ozdoba, zacznij pracować nad Irlandią. Bo tu... Tak, podbuduj troszkę nasze poparcie. I will try to sway the public. Acknowledged. Investigate alien activity, ale to jest dostępne tylko wtedy, kiedy jest jakiś event z obcymi. Inaczej nie można tego kliknąć. Czyli nie. To można zrobić tylko, jeżeli jest jakieś porwanie, czy coś tam, że było powiadomienie. W tej chwili nie ma nic takiego na całej planecie. Tak więc. Bo Kubin też tego nie ma podświetlonego. Standing by. Okej, Kubin może też... Dobra, Kubin niech bada tą lokację, a Ameisa wyślijmy do... Tak, ponownego zniszczenia ksenofory. Heading to the LZ. Tak, bo ktoś mi napisał, że tu jest szansa na odkrycie agenta obcych, jeżeli zrobimy tą misję. Nie, Assault Alien Assets to jest zniszczenie tej ksenoflory. A tu ktoś mi napisał, tylko właśnie pytanie, czy to jest porada kogoś, kto grał w tą grę w ogóle? Bo brzmi to logicznie, ale tak, nie wiem, czy to zadziała. Dobra, Rechenek, czy mam jakichś agentów do wykrycia? W sumie duże szanse na obcych chyba będą tu. Wydajmy troszkę punktów operacyjnych. Surveilling target. Okej, to chyba wszyscy. Zobaczmy też, czy organizacje jakieś mają. Według Reddita agentów obcych bardzo trudno znaleźć. Zazwyczaj można ich znaleźć w tej samej turze, gdzie flora obcych się zespawnuje. Okej. Bo rozumiem. Co my tu mamy? Atlas Interactive. Okej, to nie są rewelacyjne rzeczy. Czekajmy. Maze też ma tylko jeden wolny slot, czyli nic nowego nie będzie. Okej, nikt nie ma nowego poziomu, czyli nic, żadnej nowej organizacji nie bierzemy. Dobra, to tyle. Offering support. Mamy te kurde... Okej, mamy te orbitale, czyli zobaczmy, czy możemy ulepszyć rdzenie stacji Azazel i Hekezy. Już ta stacja robi wrażenie trochę. Okej, rdzeń. Upgrade, jest. Okej, jeżeli wykorzystamy kosmos, to płacimy 2,5 boostu.
Okej, mamy 17, możemy tego dokonać. Czyli ulepsz to i stacja Hekezy to samo. Miałem ork, co dawał 3 punkty administracyjne. Okej, zobaczmy jeszcze raz. Okej. Faktycznie, czyli efektywnie daje 2 punkty pojemności organizacji. Okej, to warto wziąć. Zwłaszcza, że finansów nam nie brakuje. Pytanie, komu chce zwiększyć pojemność administracyjną? Chyba Arnulfo. Tak, dajmy mu to. Czyli będzie miał 3. Ale 1900 kosztuje. Ale warto chyba. Okej, tylko teraz nas nie stać na żadne dobre rzeczy. Ale okej, będzie miał dostęp teoretycznie do ciekawych organizacji potem. Dobra, czyli ulepszamy rdzenie naszych stacji kosmicznych. Będą w stanie pomieścić dużo, dużo więcej ludzi. Dokładnie nawet nie wiem ilu. Zobaczmy. Okej, 15 osób, a tam były chyba 3 w zwykłym rdzeniu. Initiating surveillance. Okej. Dobra, czyli szuka tutaj wrogów, ale... Nie wiem, czy ta misja... Było napisane, że się rozpoczęła. To więc nie wiem, czy on coś tu znajdzie jeszcze, czy jest szansa na to? Okej, nie wykryliśmy tego agenta. Trochę pech. Szanse były duże na sukces. Nowy projekt dostępny. O, jakieś nowe panele słoneczne. Ja bym chciał to zobaczyć. Czym to się różni? Czy to jest lepszy tier? Ulepszony po prostu? Okej, czyli duży zespół paneli słonecznych, który będzie generował dużo, dużo więcej energii. A, jest, tier 2, tak. 42 energii generuje. Okej, czyli będziemy chcieli ulepszyć na bank. Ale najpierw musimy to opracować, oczywiście. Okej, publiczna kampania w Irlandii zakończona sukcesem. O, już 21, kurde, ta gra wciąga... O, Stany Zjednoczone dołączają do Zjednoczonego Królestwa i też atakują Liban. BLZ is secure. A MAIS-owi z naszymi komandosami udało się zniszczyć, wypalić obce formy życia. Brytyjczycy lądują w Libanie. Dziwne zachowanie lidera. Otrzymujemy tu niepokojące wiadomości, że niektórzy liderzy w Turkmenistanie zachowują się dziwnie. I... Okej, to sugeruje tak, że są pod wpływem obcych. O, wiem, okej, czyli wydaje nam się, że to obcy tego dokonali. I zrobili to w taki sposób, żeby to wyglądało tak, jakby słudzy tego dokonali. Okej, czyli żeby się bronić przed tym takim wpływem, jakimś telepatycznym, musimy rozwijać naukę u naszych doradców. Okej, czyli to gra mi sugeruje, żeby tego naukowca wziąć, czyli chyba Rehenka wymienimy na kogoś. Okej, mamy także nowy projekt, czyli ten rdzeń osady kosmicznej. Ale dobra, okej, 21, moi drodzy, wielkie dzięki za uwagę. Cały czas ciekawa ta rozgrywka. Tak, i zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Nie, tak, jedyne, co mnie niepokoi, to
ogrom tej gry i poziom skomplikowania. Właśnie pytanie, czy... Tak, jak długo to potrwa? Ile ja mam rozegrane procent, powiedzmy? 5% mam rozegrane, czy 2% całej rozgrywki? Dobra, tyle ode mnie. Miłego weekendu życzę i zapraszam w tej chwili w poniedziałek na Battle Brothers, wtorek na kolejne Terra Invicta. Dobra.